Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 12 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed Rogue. No i oczywiście rozpoczynamy z kolejną misją fabularną, sekwencja trzecia, okoliczności. Rozpocznij misję. In good health, I see. Thanks to the captain here. Tis a fine vessel, Captain Cormac. Thank you, Colonel Monroe. Master Gist. Did you learn more about our conspirators and their new weapons? Well, only that their base of operations is a French fort further downriver. It's a little close for comfort, isn't it? If the French have installed a fort in our territory, they are likely preparing an assault. New York could burn. Will you join us, Master Cormac? Aye. Enough innocents have died already. Might I suggest we improve our vessel? The Morrigan is good, but with a few more supplies, she could be unstoppable. And there's a French outpost nearby I happen to know. I like the sound of that. No dobra, żegluj do francuskiej strażnicy. Okej. Lecę. Dobra, ale Szaj, proszę cię, idź mi do tego, do koła. Znaczy do steru. What sort of business are the French up to there? Just occupying the territory? It is an economic incursion more than a geographical one. Some of the ruffians are sponsored by enemies of the colonies. They intend to undermine local authorities. I've heard they steal from civilians and resell essential goods for 10 times the price. It's always the little fella who gets skinned. Some cargo from Colonel, the wreck over here. You and Gist here seem inspired. Is there something in the water or in the whiskey? Now, why do you say that, Master Cormac? I think Shay here is skeptical about our intentions towards our fellow man. I understand, but there is no need. I simply want these colonies to be a place of safety, development, and purpose. Funny. I thought rich men wanted them to be a place of profit. And in nature. I am not a rich man, Master Cormac. Money is a means to an end. Not an end in and of itself. Says you. I think it's a fine end to a game of cards. No dobra, mieliśmy jakieś tam pomniejsze dialogi. Trochę w sumie, no nie za bardzo istotne fabularnie. Czyli rozumiem, że my teraz udajemy się na posterunek, żeby ulepszyć Morrigan, tak? Zaraz jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Dobra, zacumujmy. Będę musiał pewnie obrabować jakiś tam posterunek właśnie Francuzów, no dobra. No, oczywiście z tym mieliśmy już też do czynienia w Black Flagu. To są takie magazyny z surowcami po prostu. Dobra, i my musimy udać się gdzieś w tamtą stronę. Powieść posiadacza klucza za pomocą strzałki z winą. Okej, postaram się to zrobić. Tymczasem może wespnijmy się tędy. Dobra. O, ta strażnica, dokładnie. To jest to samo, co w Black Flagu. Dobra, i tu widzę, jest ten koleś. Dobra, poczekajcie. Strzałka z liną, ok, jest to w tym miejscu. Jeśli się teraz pospieszę, to może dam radę go powiesić. Dobra, udało się. Co prawda wywołałem alarm. Mogę sabotować teraz? Nie mogę. Nie, 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 nie używaj dzwonka, nie używaj dzwonka. Znaczy, wy oczywiście używacie na YouTubie dzwoneczka, tak? Wiecie, o co chodzi? Żeby mieć powiadomienie o nowych filmach, ale oni tutaj nie mogą. Nie, 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 nie. Nie wiem, czy zdążył zabić. Chyba niekoniecznie, nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Tak jakby ten dzwon raz się poruszył, ale chyba... Nie zaliczyło tego ostatecznie. Sabotujmy sobie to od razu, żeby nie było problemów. Dobra, tu widzę, że koleś ma dla mnie jakieś rzeczy. Poprzeszukujmy ich, bo faktycznie trochę nam brakuje już od poprzedniego odcinka w zasadzie naboi, strzałek i tak dalej. Dobra, i nikt więcej tu chyba nic dla mnie nie ma. Chociaż tutaj jeszcze był jakiś koleś, który coś tam dla mnie może mieć ciekawego. Okej, tam widzę jednego strażnika, tak? A, mnie tu nie ma, mnie tu nie ma.
Dobra. Łamiemy się tu szybko. Coś było napisane, że to był pierwszy magazyn do... Ucieknij ze strefy, działa incognito. Dobra. No, ej, no ale kurde. 100 metalu aż, o kurde. Widzieliście to? Aż 100 metalu za to pozyskałem. Bardzo dużo. To mi się podoba. Czekajcie, najlepiej będzie wyjść stąd w ten sam sposób, w jaki się tu dostaliśmy. Tylko ja muszę teraz ogarnąć, jak się tu wspiąć, dobra. I tędyk, tędyk. Okej. Okej, let's go. Dobra, no i wracamy w ten sam sposób. Kurde, ale aż 100 metalu to jest... Kurde, te posterunki się opłacają, bo w Black Flagu, powiem wam szczerze, nie opłacało się aż tak tego obrabowywać, bo my tam zgarnialiśmy po jakieś, nie wiem, 40 drewna i metalu i to było tyle w zasadzie. A tutaj, no to widzę, że naprawdę sporo tych surowców dostajemy. Niestety nie zwróciłem uwagi. Niestety nie zwróciłem uwagi, ile dokładnie tych surowców, no bo od razu mnie przeciwnik zaatakował. Ale, no było tego dosyć sporo, jak tak na, tak wiecie, na szybko zobaczyłem. Ulepsz Morrigan montując moździerz. No dobra. Coś mogę sprzedać ewentualnie? Tytoń. To sprzedajmy sobie, czemu nie? Dobra, i my musimy moździerz zamontować, okej. Proszę bardzo. Dobra. I tak się zastanawiam, czy montować coś jeszcze, bo nie wiem oczywiście... Okej, lepsze karonady dziobowe mogę zamontować. Moc zwykłych kul, to by się przydało. Tylko wiecie o co chodzi, teraz się trochę cykam, czy mogę zainwestować w coś? Czy... Wiecie co, może lepiej już to zrobię po misji fabularnej. Bo... Nowy cel zajmi fort, okej. Bo nie wiem, czy może... wiecie, później nie będzie skryptu, w ramach którego będę musiał coś ulepszyć jeszcze podczas misji. A się okaże, że wydałem materiały na co innego. Więc może na razie zostawmy upgrade'y statku i ulepszymy go sobie dopiero po właśnie misji. Tak będzie chyba najlepiej, najrozsądniej. No dobra, dobra, ale odejdź mi synu od koła. Znaczy od koła, od steru. Never wish for battle, Master Gist. There is plenty around here for any of our lifetimes. Besides, if we find the fort's commander, the French will surrender, no? Indeed, that is a sensible strategy. But we will have to wear down the... Oho, moździerz. Teraz możesz strzelać z moździerza na duży dystans. Przytrzymaj LB, aby przejść do trybu celowania z moździerza i wyceluj za pomocą R. Naciśnij RT, aby strzelić. No dobra, dobra, tylko moment, A tu skrzyniunia jeszcze jest, czekajcie. O, shit. Sięgnę tą skrzynię, sięgnę, dobra. Okej. Dobra, poszło. Kabum. Nie wiem, czy on coś tam dostał. Teoretycznie powinien. Przyspieszmy trochę. Oj, bo jest lipa. Okej, pięknie. Dobra, może spróbujemy trochę kulami. Chociaż nie, to za wiele mi nie da. Dobra, lutnijmy tam. Okej, pięknie, już jeden mur zniszczony, ładnie poszło. Wiem, że tam jakieś statki jeszcze mnie naparzają, ale to już może mniejsza w nie. Okej, dobrze, 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 tylko nie usuwajmy się też za daleko. Dobra, ładnie, ładnie idzie. Dobrze jest. Ej, słaby jest ten fort w sumie. No i dobra, proszę bardzo. Łatwo poszło. Nie wiem, czy my chociaż jeden ten segment zdrowia straciliśmy, chyba nie. No, nie straciliśmy. Dobra, przedostań się do fortu przez doki. Okej, czyli działa to w sumie tak samo, widzę, jak w przypadku Black Flaga, czyli najpierw rozwalamy obronę, rozwalamy mury fortu, następnie wchodzimy tam, zabijamy tego dowódcę fortu i właściwie tyle. Dobra, jeszcze poprzeszukuję sobie te skrzynie, zanim, ale oczywiście już widzę, że rozgłos nam rośnie. Co jest, no, w zasadzie logiczne. Po takiej, że jak taką rozpierduchę robimy, no to dziwne, jakby nie urósł. Czekajcie, tam jeszcze poprzeszukujemy sobie. Tu widzę, tak, mamy gościa do załogi i skrzynię, okej, okay, i tu jest jeszcze jedna skrzynia. Więc sobie ją zgarniemy.
Dobra, chociaż nie wiem, klikam przeszuka, ja chyba nic nie dostaję z tych skrzyni, albo gra mi nie wyświetla komunikatu. No, ale dobra, mniejsza z tym. Tak, mamy naprawdę dużo rzeczy. Mówię, już jak skończymy sobie tą misję, to ja trochę tego Morrigana poulepszam. Dobra, podpłyjmy sobie. Okej, dobra, dobra, moment, tylko ja muszę jeszcze sobie zacumować, wiecie o co chodzi, panowie? Żeby mi nie odpłynęli, jak kapitan Barbossa z czarną perłą. Jackowi. Dobra. Ja sobie może tamtędy sobie wejdziemy. Chociaż nie wiem, czy tędy da się wejść. A w sumie, ej, to jest dobre wejście od boku, no. Dobrze zrobiłem. Dobra, odwiedź 15 różnych miejsc, jakieś tam kolejne wyzwania Abstergo. Dobra, o tu, ej, to było ładne zabójstwo, serio. W sensie, jeśli zabójstwo może być ładne, ale wiecie o co chodzi. Naprawdę ładnie to zrobiłem. Tak normalnie filmowo wręcz. No szalaj, no weź mi tu żeś wszystko zepsuł. Serio. Tak ładnie było. Nie wiem, stary coś ty zrobił, ale... Okej, teraz go oczywiście tak łatwo nie zabijemy. Okej, poszło. O, tylko uwaga, bo trochę do mnie strzelają. Okej, może już się nie bijmy, tylko po prostu dotrzymy do tej sali narad. Nie ma sensu tu się naparzać. Dobra, dobra, dawaj szaj do góry. O kurde, nie taki był plan. Dawaj szaj, leć, 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 bo nie ma sensu tu walczyć. Lećmy do tej sali narad i tyle. Mam nadzieję, że nie muszę być inkognito. No nie, no serio. No dobrze, no to lecimy. W takim razie. Kurde, nie mam... O, dobra, na szczęście w ostatnim momencie żywą tarczę wziąłem. Aha, dobra, wow, wow, wow. Spokojnie, spokojnie, ty stary, opanuj się. Dobra. Kurde, zajęło mi to jako kontrę niestety, znaczy jako tą serię zabójstwo, wow, 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 wow. Spokojnie, panowie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Poczekajcie, mam inny plan. Co się stało? Kurde, ktoś chyba strzelił do mnie. No to niedobrze. Ej, bez kitu, ale nie wiem skąd ja oberwałem. No ktoś do mnie strzelił z jakiegoś dystansu. Teraz pytanie, gdzie będzie checkpoint? Bo coś się długo gra, doczytuję. No, żeby nie było, że cały fort od nowa. A nie, doszli do sali narad, okej. Nie, no nie, 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 nie wykrywajcie mnie. Już dajcie sobie spokój, panowie. No, to mi się podoba. Le chasseur. Say. It has been so long. Were you on a special mission? Yes. From Achilles. How interesting. So am I. No dobra. Do what? Assassinate me? I thought that was your specialty. We could both just leave. Ah, but then I would tell your brothers that you are alive. You have to kill me, Shay. Okej, skontrujemy go przy tej beczce. Oj, coś nie wyszło. No ten rzut kamery jest taki średni w tym momencie. Dobra, chyba siadło. Albo nie, jeszcze nie. Kurde, elementy otoczenia. Koty. Ej, no bo ja serio zginę zaraz jeszcze. Ja pierdzielę, naprawdę. Czemu mi kontra nie zadziałała? No bo tak, no skontrowałem go przy tych trzech beczkach, ale nie widziałem czwartego elementu otoczenia, przy którym mógłbym dokonać kontrataku. Nie zwróciłem uwagi w ogóle, znaczy nie zwróciłem uwagi, no nie widziałem tego w ogóle. Nic mi się tam nie podświetlało, zaraz zobaczymy jeszcze raz. Ej, no stół się świecił, to zrobiłem kontrę przy stole, czemu to nie zadziałało? Okej, możemy też zrobić tak. Będzie prościej. You are always good at your business, Shay. As were you. Tell me, what are you doing inland? Special weapons.
Poisonous gases to use against colonial authorities. I am merely a delivery man. Then may your final delivery be swift. No i dobra, kolejne wspomnienie ukończone. Tylko no właśnie, zabiję szasera nie odnosząc żadnych obrażeń. No to mi nie siadło niestety, ale już mniejsza w ten cel. Przynajmniej jakiś tam jeden sobie zrealizowaliśmy. Z tym powieszeniem. No i dobra, i widzę, że tu mamy taką bezpieczną strefę. Poodkrywały nam się lokacje, no bo te forty działają jako takie swego rodzaju punkty widokowe. Ale szaser był prawdą. I had no other choice. If the assassins find out I'm alive, they'll come after me. No to prawda, Shino, skoro zmieniłeś stronę, no to no nie ma się co dziwić, że będą cię ścigać. Dobra, nie gwizdaj, tylko mi przeszukaj te skrzynie. Dobra, myślę, że możemy sobie zrobić ten fort na stówę i później poulepszamy sobie trochę Morrigana. Co ja w tym forcie mam do zrobienia w zasadzie? Jedna skrzynia i ten fragment danych. I to będzie wszystko. No dobra, to sobie to zrobimy. Jak najbardziej, a tymczasem... No, pozbieramy sobie jeszcze te dwa elementy. Skrzynia plus fragment danych i ulepszymy sobie właśnie Morrigana, bo trochę tych surowców mamy. Przydałoby się to wykorzystać. Bo wiecie, pewnie później tak od gry dostanę komunikat z kategorii musisz ulepszyć statek przed rozpoczęciem tej misji. Na pewno jeszcze przynajmniej z raz taki komunikat dostaniemy w tej produkcji, podejrzewam. A więc jeśli mogę ulepszyć statek wcześniej, no to jak najbardziej to zrobię. Żeby może ewentualnie tego komunikatu właśnie nie oglądać, albo mieć do zrobienia a propos ulepszania trochę mniej niż bym miał. Dobra, także chodźmy do zarządcy po... chyba nie tu. A nie, mogę po tej linii, dobra. Okej, widzę, że misja fabularna jest na statku kolejna, ale to ja już za fabułę w tym odcinku zabierać się nie zamierzam. Więc ja na statek wchodzić nie będę. Sprzedać coś mogę? 5 tytoniu, trochę mało, ale dobra, niech będzie. And dobra, kup, ulepszenia Morrigan. Teraz tak, co ja mogę ulepszyć? Moc zwykłych kul, właśnie, na tym by mi zależało. Żebyśmy zadawali więcej obrażeń. No i to chyba w zasadzie tyle, niestety, no. Ewentualnie magazyny mogę zwiększyć, ale magazyny jakoś mnie chyba nie interesują za bardzo. Ale dobra, większe obrażenia, także spoczko. I teraz tak, co my możemy porobić? Jakie ja tu mam jeszcze lokacje, których nie zrobiłem na 100% ewentualnie? Vale Verde, no właśnie. Czy jak to się jakkolwiek inaczej czyta? To może tam sobie polecimy w sumie. Szybka podróż niedostępna. A dlaczego? A to ciekawe. A Albany na przykład? Bo tam widzę, że chyba... Dalej szybka podróż niedostępna, to ciekawe. Pytanie dlaczego? Czy ja muszę być na statku? Bo nie chcę zaczynać misji kolejnej, nie o to mi chodzi. Ale widzę, że jak tu podejdę, to zacznę tą misję chyba. Kurde, nie taki jest plan. Tak to ja bym nie chciał. Nie wiem, a północny Atlantyk? Może tam coś porobimy? Nie wiem, szybka podróż jest wszędzie niedostępna, kurde. A tutaj też nie. No to chyba jestem zmuszony niestety kolejną misję ruszyć. Amongst other things, I found maps and charts detailing various French trade routes. What are you thinking, guest? I thought perhaps we could use them to help the Royal Navy and fill our pockets. I stored these maps in your cabin, Captain. Should you wish to use them? Aha, czyli to jest jakiś samouczek, a nie misja. No dobra, to możemy to zrobić. W takim razie nawet chyba musimy, bo nie mogę odbyć szybkiej podróży. Uzyskaj dostęp do swojej floty. Zobaczmy. Okej, co my tu mamy? O co tu chodzi? Czekajcie, Louisiana. Wybierz misję.
A, już coś zrobiłem, a na... Kurde, nie przeczytałem nawet, co zrobiłem. No dobra, trudno. No, ale okej. Na jakąś tam misję posłałem kogoś do Luizjany. Niech będzie. Potwierdzamy opuszczenie. No dobra, trochę skopałem, ale trudno. Podejrzewam, że i tak musiałem to kliknąć, bo nie dało się nic innego zrobić. No dobra. Tak potrzebna jest lokacja, odnosi sukces, otwórz kampanię morską, by odebrać swoją nagrodę. A czekaj, to już? Tak szybko? Trochę nie czaję, co z tym chodzi, bo w Black Flagu to nie działało, pamiętam. Był problem z serwerami. Wyskakiwał mi błąd z multiplayer. Aha, okej, okay. Widzę, że faktycznie. No dobra. Mamy element, dobra. I co teraz jeszcze? Luizjana. Tylko tutaj ryzykownie, ryzykownie. I teraz pytanie, co ja bym chciał zrobić? Bo tutaj misja trwa krócej, więc ja chyba wolę... A, bo mamy aż 3 statki, to ja mogę robić 3 misje jednocześnie tak naprawdę. W takim razie sobie to zrealizujemy, czemu by nie? 94% powodzenia to jest akurat dużo. Więc jak najbardziej niech to się robi. Aha, i mogę dodać nowe doki. Będę mógł sobie nowe statki pozyskiwać. No dobra, także to zrobiliśmy. I teraz tak, co my możemy sobie właśnie porobić w tym momencie? Bo rozumiem, że teraz już szybka podróż chyba jest dostępna, prawda? Dokładnie. Dobra, to może do tej wali warte, nie wiem jak to się czyta. Nie znam François, nie wiem. Nie jestem Lechem Rochem Pawlakiem, nie wiem jak się rapuje, jeżeli garçon, jeżeli papą. Więc wam nie powiem jak to się czyta, ale możemy sobie tam polecieć. I możemy sobie porobić tutaj te wszystkie aktywności. Tylko pytanie, czy to jest ten strzeżony w dalszym ciągu? Chyba nie, jak już raz obrabowałem... A, to jest po prostu okej. Okay. W sumie widzę, że mogę kolejny magazyn obrabować. Ja bym to chyba zrobił. Co prawda już to robiliśmy w tym odcinku w ramach fabuły, ale... Ja bym chyba obrabował jeszcze jeden magazyn, bo naprawdę tych surowców jest strasznie sporo z tego. Jest mega opłacalny. Bo w Black Flagu mówię, no pamiętam, że... Te magazyny aż takie opłacalne nie były. Nie dostawaliśmy wcale aż tak dużo tych surowców, a tutaj w Rogue naprawdę jest tego sporo. To mi się jak najbardziej podoba. Dobra, ale na razie może porobimy sobie właśnie te mniejsze aktywności i za chwilę... Wow, co to był za skok? I za chwilę zobaczymy co i jak. No i dobra, punkcik synchronizowany i może zerknijmy sobie na mapę, jak to wygląda. No bo w zasadzie to i tak... O, co to jest? Za ikonka wyzwanie, polowanie, wyzwanie łowieckie. O, okej. Okay. A tu mamy lisy i wilki szare, a to akurat już na to polowałem, więc... Może tak bardzo mnie to nie interesuje, ale wiecie co? Ja bym chyba sobie ogarnął właśnie tą strażnicę. Bo rozumiem, że tędy chyba nie wejdę, to by było za proste, co? No dobra, no bo i tak, żeby ukończyć na 100% tą lokację, to muszę się tam wdrapać, czekajcie. No właśnie, i tak muszę przejść tędy. Dobra, znajdź posiadacza klucza. No coś go zbytnio nie widzę w tym momencie. Tam jest koleś. Dobra, i teraz jak go zabić, żeby nie dać się wykryć? Nie wiem, co ty tam krzyczysz, szabojadzie, ale okej. Dobra, jak cię tu ubić, żeby właśnie nikt mnie nie zobaczył? Bo tutaj to jest trochę złe miejsce. Jakby teraz? A dobra, najwyżej mnie wykryją. Okej, w sumie dobrze poszło. To mi się podoba. Dobra, zabierzmy ten klucz. Okej, bym jeszcze sabotował ten dzwonek ewentualnie, chociaż czy ma to sens? Niestety widzę, że... Oho, niedobrze. Czekajcie. Dobra, rozproszmy ich trochę. No nie, no serio! Poważnie wykryliście mnie! Bez przesady, panowie.
Pytanie, czy będzie alarm, bo to chyba tylko... Dobra, na szczęście tylko tych dwóch mnie wykryło. Przeszukajmy szybko ten magazyn. No i dobra, uzyskaliśmy rzeczy. Ej, no kurde, nawet sporo tego, serio. Ale dobra, czekajcie, bo teraz tak, ja bym chciał... nie tyle opuszczać teren, tylko mi zależy na tym, żeby pozbierać sobie te wszystkie elementy. No niech tam biją na ten alarm, to jakby wiecie, nas nie tyczy się w zasadzie. Oni wiedzą, że jakieś tam zagrożenie jest, ale nie chodzi bezpośrednio o nas, bo nas nie wykryli. Także spoczko. A my sobie właśnie pozbierajmy te wszystkie elementy. A jak ja mogę się tam dostać? Bo w ogóle nie z tej strony. Ale nie chciałbym, żeby mnie tu ewentualnie... A, no i dobra. Tyle, pozdrawiam. Serdecznie. Nie, szaj, nie, nie. O, nie, dobra. Okej, wyrżnijmy ich wszystkich, bo będziemy się bawić tu pół godziny. Dobra, zmienię sobie tylko jeszcze na miecz i sztylet. O, żywa tarcza. Dobra, pozdrawiam. Na tamtego... Dobra, poszło. Nie wiem, czy ktoś mnie jeszcze widzi? A, biegnie na mnie jakiś gamoń. Dobra, czekajcie, dostajmy się szybko na wieżę, zbierzmy ten fragment danych, bo mi chodzi tylko o to, żeby pozbierać po prostu te rzeczy i spadać stąd. Nie chcę się wydawać jakieś walki z tymi strażnikami. Dobra, to zebrane. Co jest? Co to było? Co, mi tu bombę rzucił? Poważnie? Teraz jak ja mam ten dobrobyt zebrać? Moment. Ja bym musiał... O, dobra, mamy kasę w banku. Spoko. Musielibyśmy jakoś... sobie tu skoczyć, tylko czy ja mogę tu skoczyć? Dobra, udało się. Coś jeszcze? Jakaś jedna czynność nam została i aż trzy skrzynie jeszcze. Co ciekawe. Tylko jaka czynność? Aha, to chodzi o tą misję, dobra. Momencik, ta skrzynia jest gdzieś tam. Dobra, chciałbym już sobie ukończyć tą lokację na stówę, jak tu jesteśmy. I ta skrzynia jest z drugiej strony, okej. Dobra, cyk. Gdzie są kolejne? Bo jedna jest, aha, tam w ogóle wcześniej, a... Dobra, to prościej chyba będzie, jak udamy się w tamtą stronę i zrealizujemy tam te dwie rzeczy. Mianowicie skrzynka i to wyzwanie łowieckie, a tą skrzynię... zbierzemy sobie na końcu, po prostu tepnę się później do punktu widokowego, będzie najwygodniej w ten sposób. Niż żebym teraz tak biegał w to i z powrotem. No i dobra, okej, zdobyty łup. Dobra, dobra, kontynuuj. Trochę mało drewna i metalu. No ale wcześniej drewna i metalu zdobyliśmy tyle, no bo to było zadanie fabularne i potrzebowaliśmy tyle, żeby wziąć sobie ten moździerz. Dobra. No te zwierzęta, tak jak mówiłem, nie polujemy, bo wszystko od nich tak naprawdę mamy, co chcemy. Zebraliśmy te skóry, chyba wystarczająco ich zebrałem, mam nadzieję. Dobra, i co ty masz tu dla mnie za wyzwanie? Wyzwanie łowieckie, Vali Verte, dobra. Zobaczmy, nagroda. Pozyskaj lisie i wilcze skóry w zadanym limicie czasu. No dobra. Okej, akurat z wilczymi skórami to nie będzie problem. Nie możesz skurować, gdy grozi ci atak. Aha, bo od razu dwa mnie zaatakowały. No i to mi się podoba. To jakby szanuję. Dobra, to zrobione. Jeszcze teraz potrzebujemy dwóch lisów. Ale żeby polować na lisa, to chyba będzie prościej. Aha, tylko on mi zaraz ucieknie skubany. Oznaczy mi go? Dobra, oznaczyło. Dobra, coś w ogóle pisaliście mi chyba w komentarzach z tego co pamiętam, żeby strzałką z liną ewentualnie na lisa polować, tylko że... Aj, spłoszyłem go teraz. Tu mamy kolejnego, ja sobie go oznaczę. Dobra, żeby mieć po prostu pooznaczane te lisy. Tylko, o kurde, bo on mi znika, bo jestem za daleko. A, widzę, że tu strasznie dużo jest tych lisów. Dobra. Teraz, żeby jeszcze jednego trafić. I malutki.
Kurde, nie trafiłem. Dobra, ale mamy jeszcze czas, także spoko. Zeskoczmy tu sobie. Zaraz poszukamy jeszcze jednego lisa. Dobra, już tam jednego widzę. To jest wilk czy lis? Nie, to jest lis. Na wilka to jest za mały. Ma taki pyszczek, słodziutki, także to jest ewidentnie lis. Trochę mi głupio, że muszę te lisy zabijać, no ale trudno. Ale okej, wyzwanie ukończone. Nie było to jakieś bardzo trudne. I rozumiem też, że te skóry mam dla siebie, także okej. No i jeszcze 1300 funtów za to. No i dobra, i w tym momencie tak naprawdę zostało nam... czekajcie, trochę za bardzo oddaliłem widok. O właśnie, zostało nam tak naprawdę ta skrzynia do zebrania i będziemy mieć lokację ukończoną na 100%, także spoko. Więc sobie zbierzemy tą skrzynię. Nie wiem, czemu gra się tyle doczytuje. Trochę mnie to zastanawia, bo mam grę na dysku SSD i nie zmieniliśmy lokacji. Oj, widzę, że mamy sukces misji. Dobra, spoko. Więc za chwilę ewentualnie, jak mi się będzie chciało, to jeszcze tam sobie zajrzymy. W sumie możemy pójść tam zajrzeć od razu. Czemu by nie? Dobra, dawaj mi tę skrzynię. No i okej. Dwa liwerty na 100%. Mam nadzieję, że to się tak czyta. Jeśli nie, to trudno. Ja się nigdy języka bagietek nie uczyłem. Jakoś mnie to specjalnie nie interesowało. Ja zawsze chciałem się hiszpańskiego nauczyć, ale coś mi nie wyszło w życiu i się nie nauczyłem. Dobra, to teraz tak. Te kampanie morskie i tak dalej. Dobra, mamy tu sukces. Ciekawe, czy... O, mamy hełm. Fajne. Fajne, fajne. Czy te statki mi się jakoś odnawiają, czy ja je muszę naprawiać? O właśnie, napraw statek, proszę bardzo. Dobra. Właśnie tak się zastanawiałem, czy ja muszę naprawiać te statki, czy nie. Mamy dock dostępny, ale no na razie... W razie nie ma potrzeby w zasadzie nic z tymi dockami robić. Okej, mamy sawanę, widzę. Kogo ja tu mogę posłać, żeby misja na pewno się powiodła? Tu widzę, mamy 100%. No dobra, to niech będzie. Okej. Dobra. Postępy Brytyjczyków w wojnie siedmioletniej. Tak, to jest też fajne, że angażujemy się właśnie w historyczne wydarzenia autentyczne. Mi się naprawdę podoba. Możemy ewentualnie zerknąć, czy mogę Morrigana jeszcze ulepszyć. Zobaczmy. Na pewno sprzedamy sobie tytoń, bo jest mi niepotrzebny. A zawsze trochę kasy wpadnie. Ulepszenia, zobaczmy. Chyba niestety nic nie ulepszę. Jedynie te magazyny, ale to mnie nie interesuje zbytnio. Harpuny też nie. Nie wiem, czy my kiedykolwiek zapolujemy z harpunem. Zobaczymy. Czy będą mi te skóry potrzebne, czy nie. No dobra, moi drodzy, słuchajcie. Także myślę, że w tym miejscu możemy sobie odcinek zakończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Rogue. Na razie.